Siemanko, witam bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję mojego kolejnego nowego laptopa marki HP 15S. Chwileczkę. Tak, 15S EQ 2162NW, który był kupiony w euro przez internet za 2300 zł. Za są kuriera Inpo za darmo. To w tym jest. I w tym jest. No dobra. To teraz właśnie zaprezentuję. Wyjmujemy laptopa z kartonu. I oczywiście w zestawie jest kabel zasilający z koniczynką. I ładowarka. Otwieram teraz. Muszę odwrócić. Tutaj jest jeszcze ważna informacja dotycząca produktu i oczywiście laptop. Oczywiście. Tak się prezentuje mój nowy laptop HP 15S EQ 2162NW. Tutaj mamy znaczek, napis HP. Tutaj z przodu nic nie ma, tylko tu tak się otwiera, tylko nic więcej. Z tyłu też nic nie ma. Tutaj jest slot na kartę SD i wyjście na słuchawki lub mikrofon na mini jack. Tutaj jest dioda włączony, jak jest włączony laptop i HDD czy tam, lub SSD. Tutaj jest port USB typu C. Tutaj jest jeszcze i tu jest HDMI. Tutaj mamy gniazda zasilające i tutaj jest dioda jak się ładuje. Jak jest świeci na pomarańczowo, to się ładuje, a jak świeci na biało, to jest naładowany. A tutaj jest dwa porty USB typu A. No dobra, teraz otwieramy. A w tym laptopie jest oczywiście dwa. W środku jest dwie kości pamięci RAM DDR4 3200 MHz CE22 marki GoodRAM. Dwie kości po 8 GB, czyli razem 16 GB. A tutaj mamy ekran 15,6 cala. Tutaj są mikrofony. A muszę włączyć latarki, bo nie widać. Tutaj mamy mikrofony. Tutaj jest kamerka internetowa. Tutaj jest znaczek, napis HP. Tutaj jest wentylacja. Odpływ wentylacyjny. Tutaj jest jeszcze głośniki. Tu jest włącznik. Tutaj jest płytka do. Tutaj jest płytka dotykowa, w tym jest procesor 4-rdzeniowy, 8-wątkowy AMD Ryzen 3 5300U, 2,60 GHz i w tym jest karta graficzna zintegrowana Radeon Graphics.
A tutaj jest klawiatura komputerowa. No dobra. Teraz włączamy laptop. WP. Windows 11. I w tym jest zainstalowany Windows 11 Home. Windows 11 Home 64-bitowy. Wyłączamy latarki, wpisuję hasło. Zapraszamy. No i się uruchomił system Windows 11. Poczekamy jeszcze, jak się Steam uruchamia. Poczekamy się i go walcano. Ologowanie. Przyczytywanie do użytkownika. No dobra. Tutaj mamy, tutaj jest klik, tu jest start. Tutaj wyszukaj, tu są aplikacje i programy. Tutaj są takie ikonki. Tutaj jest Steam, Microsoft Teams, Bluetooth, program antivirus NCAFI i zabezpieczenia Windows. Tutaj mamy Wi-Fi, głośność i bateria. Tutaj mamy powiadomienia. Zobaczmy w ten komputer. Tutaj mamy szybki dysk SSD PC Express o pojemności 512 GB. Zobaczmy właściwości. W tym jest procesor AMD Ryzen 3300U 2,6 GHz. W tym jest system operacyjny Windows 11 Home w wersji 22H2. I zobaczmy jeszcze menedżer urządzeń. Tutaj mamy aparaty fotograficzne. Aparat, to znaczy kamerka internetowa, to jest właśnie HP True Visio, HP Camera. Tutaj mamy, jest Bluetooth, jest karta graficzna zintegrowana AMD Radeon Graphics. Mamy kartę sieciową wraz z Wi-Fi. Wi-Fi to jest. W tym jest karta dźwiękowa zintegrowana, ma Realtek Audio. I w tym jest czterodzeniowy 8-wątkowy procesor AMD Ryzen 3300U wraz z kartą zintegrowaną kartą graficzną AMD Radeon Graphics. A tutaj mamy stację dysków, czyli Psein 512 GAB7S0, to jest właśnie szybki dysk SSD. I w tym jest oczywiście moduł TPM 2.0. Dobra, zamykamy to. I teraz wejdźmy w menedżer zadań. Wciskamy Ctrl, Alt i Delete. Trzy przyciski. Menedżer zadań.
wydajność. Tutaj w tym jest, zobaczmy najpierw procesor. Mamy gniazdo z 1, mamy 4 rdzenie, mamy procesor, wątki są, jest 8, jest włączona wirtualizacja, pamięć RAM. W tym jest oczywiście użyte, dwa gniazda są użyte, SODIMM. Szybkość 3300 MHz. Szybki dysk SSD, w tym jest oczywiście pojemność 477 GB, sformatowany tak samo. I oczywiście w tym jest dysk systemowy. O, to jest właśnie SSD. I to jest procesor graficzny. Dedykowana pamięć RAM do procesora graficznego to jest właśnie 512 MB. A współdzielony to jest 8 GB. Pamięci współdzielonej. Karty graficzne oczywiście. I tu jest jeszcze temperatura procesora GPU. W tej chwili mamy 43 stopni Celsjusza. No dobra. HP Smart oczywiście. Teraz włączamy, sprawdzimy jak to działa YouTube. Włączamy jakiegoś musicala. Niech będzie Kisma. Fingertips. Oczywiście z kanału No Copyright Sound, oczywiście. Musiałem zrobić przerwę na reklamy, bo tak zwykle reklamy są niestety. Takie jest właśnie te YouTube właśnie. Działa wszystko. Dobra. A teraz informacja o grze. O grach. Czeski raj do PES działa. Transmedia Sphere do PES działa. Flatout 2. Gasgusses Somba Carnage. Gasgusses Extreme. Flatout Ultimate Carnage. Flatout 3 Has in Destruction. I to wszystko, co jest zainstalowane w tej gra. Na tym laptopie. Te gry oczywiście. Wszystko działa wyśmienicie. I jeszcze Aspant 8 Ajebony również. Tylko niestety tak że jest problem z Aspa 9, jeszcze jest problem z Aspa 9 Legends. Gra się ścina się niestety. Troszeczkę gorzej działa Aspa 9 Legends. Niestety. Ścina się ta gra Aspa 9 Legends. No dobra. To na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Wyłączę teraz laptopa. Zamykanie. Wyłączaj. Zamykanie. Dobra. Laptop za chwilę się wyłączy. Poczekamy aż... O! Już się wyłączył. Zamykamy. No dobra. To na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli po temu filmie przyszłany filmik o moim nowym kolejny nowy laptopie marki HP 15S EQ 2162NW, to wiecie co robić. Dawać łapki w górę, a jak nie to trudno. Subskrybujcie na mój kanał, żebyśmy dalej bierze za moim filmikami na mój kanał Go Wulkanowy. No i co? Ja bym się dużo trzeba spędzać z rodziną z nimi. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Okej, to pa. Narka.